Siemanko, witajcie na kanale Git, z Wami Doman. A co, dzień dobry. Zapraszamy na test radia internetowego od Hamy. Przetestujemy model IR115MS w białej wersji kolorystycznej. Co mnie to jest liścia. Dlaczego? A tak. Hama ma w swojej ofercie kilka internetowych takich radyjek, jak właśnie testowany model, większych, mniejszych, droższych, tańszych. Naszym zdaniem to była taka najbardziej zrównoważona propozycja i w białej wersji kolorystycznej powinna ładnie pasować praktycznie wszędzie. Ale najpierw zawartość opakowania. Nie tam, gdzie ludzie palą w pokoju, no żółknie. No tak, no to zdecydowanie nie. Na szczęście w moim ekosystemie nie występuje taka sytuacja. Słuchajcie, na opakowaniu wizualizacja, specyfikacja techniczna też w tylnych partiach, najważniejsze informacje o tym radyjku internetowym Hamy odkładamy. I co w zestawie? W zestawie oczywiście jest samo radio, taka naprawdę przyjemna kosteczka. Ładnie, schludnie wygląda, zaraz dokładnie omówimy. Jest też zasilacz sieciowy, bo nie mamy tutaj wbudowanego akumulatora, cały czas musi być podpięte to radyjko do prądu. Pilot, a co on powiedział, że taki uniwersalny? No wygląda jak mój od dekodera telewizyjnego. No tylko, że mój jest czarny. Ten jest biały, no bo też może być czarny w zależności od wersji kolorystycznej. Oczywiście instrukcja obsługi opasła z najważniejszymi informacjami może się przydać i też pewna sugestia, że możemy tutaj sobie swobodnie korzystać ze Spotify Connect, bo mamy multirooma w tym głośniku i aplikację mobilną, ale nie robaki gryzą po piętach i po stopach ogółem. Testowane radyjko internetowe Hamy dostępne jest w dwóch wersjach kolorystycznych, jak mówiłem. My wybraliśmy do testu białą. Czy ładniejsza, czy nie? Kwestia gustu. Według producenta z dwóch materiałów został ten głośnik wykonany. Przede wszystkim jest tutaj drewno i jakiś materiał syntetyczny, tworzywo tak, sztuczne. Materiał syntetyczny wydaje mi się, że jest na odwrocie i na froncie, natomiast ta cała płytka jest drewniana, pokryta takim białym laminatem. Dobrze to wszystko spasowane, trzeba powiedzieć. No, chociaż mogłoby być lepiej tutaj na froncie chociażby. Ten przedni panel z tym troszkę lepiej można było skleić, zgrzać. No ale to też kwestia pewnie danego egzemplarza. Słuchajcie, co znalazło się tutaj na poszczególnych krawędziach? To jest bardzo istotne, bo mamy dużo, dużo różnych elementów. Front to przede wszystkim wyświetlacz. Według specyfikacji w pudełku 2,6 cala, według tego co na stronie internetowej i na samym opakowaniu 2,4 cala. Wyświetlacz oczywiście kolorowy, który jest takim absolutnym standardem w radiach internetowych, w radiach Wi-Fi. Tak byśmy mogli sobie zarządzać menu. Mamy też przyciski nawigacyjne, mamy też potencjometry tutaj oczywiście do przewijania po menu, zmiany głośności i tym podobnych. Mamy, wyobraźcie sobie, też nawet na froncie czujnik oświetleniowy. Jak będzie ciemniej w pomieszczeniu, to sam się przygasi trochę ten wyświetlacz, co jest naprawdę fajną funkcją, żeby w nocy nas chociażby nie razić. Też ta linia taka fajnie tutaj poprowadzona. To jest takie błyszczące tworzywo, które niestety, ale rysuje się i to jest delikatny minus też tego tworzywa. Tutaj też oznaczenie, że to model IR115MS. Schludnie to wygląda. Naprawdę podoba mi się ten głośnik, też te przyciski są wyczuwalne pod palcami, ale to wszystko nie brzmią możemy plastikowo. Nie brzmią plastikowo, ale to wszystko możemy robić z pozycji pilota czy aplikacji też, która jest tutaj dostępna. W górnych partiach zauważymy przycisk, który będzie odpowiedzialny tutaj za funkcję bardzo ciekawą, bo możemy budzić się wraz z tym radiem, może nas budzić po prostu jakimś dźwiękiem, więc też taki radiobudzik też to będzie, nie tylko radio Wi-Fi. Tutaj oczywiście jakieś naklejeczki, Spotify. Co się tu dzieje w ogóle dookoła? Co? Co tu się dzieje tam w ogóle dookoła? Tam chodzą nuggetsy, a tu biega hot dog. Co tu się w ogóle dzieje? I Burzykowski już coś wcina. Na lewej i prawej krawędzi znajdziemy dwie membranki, bo mamy tutaj 2×5 W, jeżeli chodzi o tak, łącznie 10 watów w RMS-ie. Łącznie 10 watów. Ładnie to też wygląda i schludnie na bokach, tak, zabezpieczone. Oczywiście tak, metalowa, zabezpieczone są te membrany. Idźmy dalej, może na dół. Masz rację. Tutaj to samo tworzywo, które w górnych partiach i na krawędziach ogólnie. Takie fajne silikonowe nóżki. Tak, dobrze zapewniają nam tutaj niezłą stabilność, naprawdę nam zapewniają na powierzchni płaskiej, zwłaszcza. No i tył, ale tak obróć go. Tutaj bass reflex. Ciekawe, że w ogóle w takim radyjku. Dobra, tam już nie smyraj, że w takim radyjku. Na szczęście zabezpieczone siateczką. To jest więc błona dziewicza, zostaw to. Yeah. No tak, ty tam nie dojdziesz do tej błony. Słuchajcie, ważne jest to, że ten bass reflex spełnia swoją funkcję, ale zaraz się przekonacie, jak to radyjko gra. Nie spełnia swojej funkcji w tych zastosowaniach, w których byś chciał, bo i tak za duża i tak ta dziura dla ciebie. Ten bass reflex, ale jako bass reflex. Ja wolałem tego w party boxie. No, tam to latał jak
Nie powiem co, nie powiem gdzie. Słuchajcie, autodimer, mamy tutaj oczywiście autowłączenie, autowyłączenie. Mamy też specjalne mocowanie, żeby sobie go gdzieś nawet do ściany przymocować. To jest taka ciekawostka. I wszystkie złącza najważniejsze, zasilanie, słuchawki, auxin, line-out, LAN, bo możemy sobie podłączyć też przewodowo. I mamy USB, to jest możliwość odtwarzania z USB-ków utworów muzycznych, ewentualnie ładowanie urządzenia. I jeszcze wymiary, panie Adsonie, warto by przytoczyć. I wagę. Już ci mówię. Na pewno waży 1300. Tak. A wymiary to 16 na 15 na 12 cm. No, kosteczka taka, prawie że. Skoro to radio Wi-Fi, to też musi być doposażone przez stosowny system i wyświetlacz, który pozwoli nam zarządzać tym radyjkiem, w tym przypadku radyjkiem Hamy IR115MS. W głównym menu od razu widać, że mamy tutaj po pierwsze radio internetowe, po drugie Spotify, po trzecie archiwum muzyki. Możemy sobie z pamięci odtwarzać auxin, czyli gdybyśmy chcieli po przewodzie. Czas zasypiania to jest bardzo fajne, bo można sobie z tym głośniczkiem zasnąć, maksymalnie 120 minut. Wyłączy się, dzięki temu jakaś tam oszczędność energii jest. Możemy też oczywiście budzić się razem z tym głośnikiem. Możemy obudzić się albo sygnałem budzenia, albo jakimś radiem internetowym wybranym. Jeżeli chcemy budzić się w klimacie południowych Stanów Zjednoczonych chociażby, no to też nic nie stoi tutaj na przeszkodzie, żeby sobie taki sygnał budzenia tutaj uruchomić. To tyle, jeżeli chodzi o to główne menu. Oczywiście jest jeszcze bardziej rozbudowane, bo można nawet tutaj system dokładniej konfigurować, no i to też szybko pokażę. Zobaczcie, equalizer jest też, więc można sobie troszkę dostosować do naszych potrzeb ten głośnik, a raczej jego brzmienie. To, że są predefiniowane, to jedno, ale mamy też możliwość regulacji tonów niskich i wysokich. Podbiłem niskie, zmniejszyłem wysokie. Absolutnie standardowy zabieg, tak żeby lepiej było słychać, przynajmniej moim zdaniem. Menu dostępne w języku polskim, co się chwali, ale zazwyczaj ogólnie te menu są dostępne w języku polskim. Możemy też oczywiście tutaj troszkę skonfigurować podświetlenie. Tak jak mówiliśmy, jest czujnik, który będzie nam tym podświetleniem zarządzał. Słuchajcie, jeżeli chodzi o radio Wi-Fi, no to domyślacie się pewnie, że tych stacji jest multum. Ponad 30 tysięcy bodajże stacji. Przede wszystkim, jak jesteśmy w zasięgu sieci, jesteśmy w zasięgu tego Wi-Fi, to te stacje łączą się niezwykle szybko, niezależnie od tego, czy to są Stany Zjednoczone, czy to jest Afryka, to bardzo, bardzo szybko możemy tutaj sobie słuchać, konfigurować, ustawiać, zapisywać ulubione. Są też podcasty i tych podcastów jest cała masa. Po pierwsze, tych stacji radiowych, zobaczcie, polskich jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. A jak nie chcemy, no to sobie wskakujemy. Ale to jest ciekawe, że to jest Narodowy Rzeczpospolita Polska. A jak nie, no to sobie wybieramy po krajach, gatunkach, po stacjach popularnych, ewentualnie nowych. Na pilocie w ogóle mamy DAB FM, co jest ciekawe, ale tutaj przecież nie ma DAB FM, tylko ewentualnie możemy jeszcze uruchomić Spotify'a. No i to jest fajne, że ten Spotify Connect tutaj jest, bo to niezależnie od tego, czy jesteśmy blisko tego głośnika, czy jesteśmy daleko, wystarczy, że jesteśmy w zasięgu sieci Wi-Fi i automatycznie będzie nam to wszystko hulało, nawet na ekranie od razu pobiera okładkę, pobiera tytuł, czas trwania tego utworu. Fajne menu, szybciutko działa, co się naprawdę chwali. Nie zdarzyło mi się, żeby się gdzieś tutaj wykrzaczyło to menu i też te możliwości korzystania, czyli po pierwsze przyciski, które tutaj są i wszystko z poziomu tych przycisków zrobimy, po drugie wygodniej będzie pilotem, a jak uznamy, że chcemy jeszcze wygodniej, to możemy sobie uruchomić aplikację Undock Multiroom, która też zezwala nam na konfigurację. No i może tę aplikację jeszcze szybko pokażmy. Jeżeli nie chcemy zarządzać tym radyjkiem z poziomu dostępnego menu, to mamy aplikację Undock Multiroom, aplikację, która od razu wykrywa nam radio, od razu szybko działa, jak tylko podłączymy się do sieci Wi-Fi, zarówno smartfon podłączymy, jak i radio podłączymy, wykrywa nam ten głośnik, to radio Wi-Fi. Tutaj oczywiście te same funkcje, które w tym systemie modelu IR115MS od Hamy, radio internetowe, nawet tak samo się to wszystko nazywa. Jak sobie wskoczymy w inne źródła, no to oczywiście możliwość zarządzania Spotify'em. Twierdziliście, że cały czas puszczamy te same utwory, to trochę zmieniliśmy repertuar muzyczny. Proszę bardzo, szampan, truskawki, tutaj 25-lecie Boyso czy szafirowe. Ale może na razie nie będziemy tego odsłuchiwać. Lokalne pliki, archiwum, AUX. I oczywiście też z poziomu aplikacji możemy zarządzać ustawieniami. Więcej szczegółów o podłączeniu, o sile Wi-Fi. Tutaj możemy zmienić język, uruchomić to wyłączenie głośnika, jak będziemy chcieli sobie zasnąć. Tutaj też equalizer, nawet wygodniejsze jest to konfigurowanie.
equalizerem niż z poziomu radyjka, ustawienie daty godziny i przywrócenie ustawień fabrycznych. W aplikacji jest absolutnie wszystko, co potrzebne w bardzo przejrzystej formie. To jeszcze tylko rzućcie okiem na pilot. Stworzywa sztucznego, dopasowany do wersji kolorystycznej radyjka. Adson mówił, że przypomina mu jego pilot od dekodera. Wszystko, co najważniejsze tutaj jest, możemy sobie zarządzać dzięki temu tym radyjkiem. Całkiem wygodnie, chociaż trzeba trafiać w te przyciski, bo są blisko siebie i niewielkie. Opowiadaliśmy o wyglądzie, pokazaliśmy Wam menu i możliwości, ale w końcu trzeba powiedzieć o czymś najważniejszym i pokazać to najważniejsze, czyli... Jak gra. Jak gra radyjko Hamy. Posłuchajmy, jak przejedzie ten pociąg, przestanie wiać wiatr i przebiegną kurczaki. Czyli jeszcze chwilę musimy... Słońce zachodzi. Zaraz nam słońce zajdzie, czyli jeszcze chwilę musimy poczekać. Dobra, uruchamiam. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand, don't hit us in. Ogólnie nie gra źle. Tak, ale na pewno nie jest to urządzenie stworzone do takiej muzyki. Nie, to nie jest urządzenie stworzone do muzyki klubowej, bo niestety bas jest trochę zbyt pudełkowy. Możemy ten bas podbić w equalizerze, ale jak podbijemy za mocno, to niestety przy zbyt wysokiej głośności zacznie pierdzieć. Albo się wyłączy. Albo się wyłączy. Jak jest na maksymalnej głośności, już tak absolutny max, max, max i łupnie basem, to radyjko się resetuje, tak jakby, nie wiem, jakieś spięcie się robiło, albo może to jest jakieś zabezpieczenie w ogóle, żeby przed się... Przed spięciem. Przed spięciem, przed spaleniem może tych membran od tej ilości basu, która tutaj wydobywa się z tego głośnika. Mimo wszystko, to jest radyjko stworzone właśnie do takich stacji, które sobie podłączymy poprzez Wi-Fi. Czy to te polskie stacje standardowe z jakimś popikiem, czy te stacje, które znajdziemy gdzieś w Arizonie. No ja właśnie w tamtych, jak mam radio internetowe u siebie, jak trafi się na testy, to właśnie daleko kieruje się... Strony Ameryki, country, jakieś typowo radia właśnie z tamtych okolic. Bo do takiej muzyki rockowej sprawdza się idealnie. Gitarka fajnie tutaj brzmi. Słychać też całkiem dużo w tych przetwornikach. I mamy wrażenie, że jest stereo dzięki temu, że to zostało tak rozmieszczone na lewej i prawej krawędzi. Ogółem to wypozycjonowanie też jest tutaj niezłe, jeżeli chodzi o dźwięk. A zatem nie do muzyki klubowej, nie do mocnego basu, ale do takiego bardziej radyjkowego, żebyśmy sobie mogli słuchać w takich warunkach domowych, w kuchni, w salonie, jak sobie brzdąka jakieś radyjko. Słuchajcie, bardzo ważne jest to, że to radio ma też tego Spotify'a, bo dzięki temu możemy, tak jak teraz, słuchać sobie spokojnie w zasięgu sieci Wi-Fi i wtedy ta jakość będzie jeszcze lepsza. Ogółem radia Wi-Fi mają niezłą jakość, radia DAB mają niezłą jakość, tych tutaj nie ma, ale tak porównując, ale najlepszą jakość osiągniemy dopiero jak uruchomimy sobie albo z pamięci, albo jak uruchomimy sobie ze Spotify'a chociażby. No tak, bo jest predefiniowany, można tak powiedzieć. Nie gra źle, natomiast wiela to kosztuje, panie Domanie. Wiela to kosztuje. 599 zł sugerowana cena, możemy nawet za 550 gdzieś tam w sklepach znaleźć i troszkę mniej to radyjko Wi-Fi. No nie są to tanie produkty ogólnie, trzeba przyznać. No radia internetowe nigdy nie były tanie, jednak te radia internetowe, z którymi mieliśmy wcześniej do czynienia, były z dużo wyższej półki. Jakość dźwięku, jakość wykonania zdecydowanie na plus, ale no i cena tamtych urządzeń była sporo wyższa, bo to trzeba było liczyć w okolicach 1000, a nawet czasami powyżej. No tu mamy za... można powiedzieć 500. No liczmy 550 gdzieś. Małą tam skrzyneczkę, która naprawdę będzie potrafiła zabrać nas w różne zakamarki świata. Nie, radia Wi-Fi to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. I też jeszcze muszę od razu powiedzieć, że naprawdę nie mamy co narzekać tutaj na zasięg sieci, bo
Całkiem nieźle radzi sobie Wi-Fi, który jest w tym radyjku. Nie podłączałem po Ethernecie, po LAN-ie, bo nie było takiej potrzeby, ale jest taka możliwość. Ale słuchajcie, kuchnię mam naprawdę sporo oddaloną od routera. Czasami tam sobie laptopy nie radziły z Wi-Fi, a radyjko grało, łączyło się od razu. Teraz też jesteśmy trochę oddaleni od routera, jesteśmy na dworzu i też działa dobrze. Nie przerywało nic tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi... 2,6 cala. Tak, tu też pokazuje 2,6 cala. W ogóle dodajmy jeszcze, że Wi-Fi 2,4,5 GHz to też jest bardzo ważne w kontekście jakości sieci. No muszę siedzieć w czapeczkę. No, ale to nie jest to 5G, co myślisz, słuchaj. No nie wiem. Radio Hamy, radio internetowe. Znowu zapomniałem nazwę. Już ci pomagam. IR115MS. Mnie to zawsze takie nazewnictwa rozwalają. Jakby nie można było jakiejś przyjemnej jest to nazwy zrobić. Nie marketingowe. IR115MS Hama. Takie radyjko internetowe na kanale. Sharp GXBT 180. No, robią te nazwy, że człowiekowi... Że to nie może być tak jak JBL Flip, tak jak jakiś Sony XB. Już od razu kojarzysz seria, tak to musisz sobie łamać język, zastanawiać się, co to za numeracja, co to za radyjko. Tym razem przetestowaliśmy. A przetestowaliśmy naprawdę bardzo fajny sprzęcik od Hamy, który może być też radiobudzikiem i z nim możemy zasypiać i przyjemnie słuchać sobie muzykę z odległych zakątków świata. A ty zasypiasz z buzikiem. Zdradzisz go z radyjkiem? Tak. Z wami dzisiaj doma. Miłym akcentem zakończymy. Miłym akcentem. Dla mnie miły. Rzuciłeś właśnie buzika. Ale mam radyjko. Jest git.